Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Dyson Sphere Program, czyli na polski program sfery Dysona. Nie będę wam konkretnie mówił, o co chodzi w tym programie, bo sam niewiele z tego pamiętam, a czytałem o tym dzień wcześniej, ale pokrótce chodzi o to, żeby dookoła gwiazdy, takie jak to tutaj Słońce, zbudować właśnie taką olbrzymią sferę Dysona, która pozwalałaby z niej czerpać energię elektryczną. Między innymi, ponieważ dotyczy to też innych planet, ale nie jestem w stanie teraz na tego dokładnie wytłumaczyć, a nie chcę mi się tego googlować i spędzać kolejnych 5 minut tylko na tym, żeby to wytłumaczyć. I jak tam się w trakcie gdzieś doedukuję, to coś tam jeszcze o tym wspomnę. A o co chodzi w samej grze? Jesteśmy wrzucani do gry, do losowego układu gwiezdnego, jako jeden z takich arbitrów? Nie, arbitrów to chyba złe określenie. Kolonistów, to będzie chyba najbezpieczniejsze. Jeden z takich kolonistów, który ma na planecie, na której, czy właściwie w systemie gwiezdnym całym, w którym się znajduje, wykorzystać jego materiały, aby właśnie taką sferę Dysona stworzyć. W którymś z układów, w sumie pokażę wam, od razu zaczniemy. Tak, widzicie, jest, no, o, Cassiopeia. Ciekawe. Jak przed chwilą sprawdzałem, to miałem tutaj Herkulesa. Zosma, Mera, Gildu, Nodus, Elektra, Doradus, Alfa Chrogi. No kurde, jak myślałem, że może będzie znudziczny Herkules, no ale nie bardzo. Tutaj nie. Dobra, i uwaga. Jak widzicie, to jest salusieńki układ gwiezdny. Ja tutaj... Tutaj jest multiplayer, czy tam mnożnik zasobów. Ja go ustawię na nieskończoność, ponieważ... No... Gra polega w dużym mierze na zarządzaniu zasobami. To jest po pierwsze. A po drugie... No, jeśli mamy się tu jakoś fajnie bawić, no to warto by mieć tych zasobów jak najwięcej. A potem ewentualnie jakoś się tam zająć tym i owym, jeśli będzie czegoś brakowało. Tutaj, jak widzicie, są też różne typy gwiazd. Typy M, K, G, F, A, B, O. To są najróżniejsze gwiazdy. Tutaj jest na przykład Persei, to jest, jeśli... Ta... Nie, to nie jest ta Q. To jest chyba ta Q, tak? Nie, to jest B. To jest B? Przecież to jest ciemne, a nie jasne. B. Patrzcie, no dwa takie? A tutaj B. Dobra, nieważne. Na tych wszystkich gwiazdach, czy tam w systemie właściwie tych gwiazd, będziemy mogli zbudować jakąś naszą bazę, a nawet w pewnym momencie, z byle której, ale myślę, że wybiorę właśnie tą Cassiopeię. Nie tylko dlatego, że jest to postać z LoL'a, ale po prostu ewidentnie gra sama sugeruje mi, abym właśnie od tego miejsca zaczął, więc zrobimy to. W ogóle patrzcie, jak to fajnie, mogę sobie ilość tych gwiazd w ogóle sam ustawić. Patrzcie, jak zajebiście to wygląda. Jak po kolei dodajemy coraz to kolejne, jak to fajnie ewoluuje. Miód dla oka. No. I na każdym z tych typów gwiazd będziemy mogli stworzyć, może nie sferę Dysona na każdym typie, ale prawdopodobnie każdy z tych systemów gwiezdnych będziemy mogli w grze odwiedzić w momencie, w którym odblokujemy wystarczającą technologię. Aczkolwiek, jak widzicie, mamy tutaj dwa białe karły, jedną gwiazdę neutronową i czarną dziurę. Tej czarnej dziury nie udało mi się ona nie będzie tu? Tak, tutaj jest. Taka czarna kropeczka. Zastanawiam się, gdzie jest ona wcześniej. Tutaj tak przypadkowo zlokalizowałem. Kto wie, może w pewnym momencie nawet do czarnej dziury się udamy i zobaczymy, czy czegoś tam w pobliżu jej ciekawego nie ma, co dałoby się wykorzystać. No plus jestem też ciekaw, jakby wyglądała, nie? O tych gwiazdach być może też wam coś nieco potem opowiem, ale mówię, to się najpierw muszę sam też doedukować, żeby nie walnąć jakiejś, no, zapewne sporej gafy, gdybym danych informacji nie miał. Sandbox? A czekaj, o co tu chodziło?
To tryb, którym... Aha, okej, okay, czyli po prostu mam coś jakby God Mode, że mam wszystko chyba od razu dostępne, tak mi się wydaje. Freely, tak, tak, a to nie, 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 to kiedy indziej, to bardziej gdybym ja chciał w to grać sam dla siebie, a nie robić z tego serię. Dobra, bez zbędnego już przedłużania, o, jeszcze mogę randomowo w ogóle sobie to chyba poukładać, ale nie, takie coś mi pasuje, no więc rozpocznijmy grę. I dobra, lecimy. Tym jak widzicie pod Early Accessem jest mój nick na Steamie. Welcome to the actual universe. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time? I am your advisor. Dobra, dzięki. Jezu, ta muzyka, te widoki, jakie to jest cudne. Właśnie przylecieliśmy obok słońca i nic się nie stało z tym statkiem. No, XD. Jest Cassiopeia. O, pionier! O, to prawie blisko byłem. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet to start the mission, which has necessary resources. Te 08 AU, AU to jest jednostka astronomiczna. To jest określenie dystansu w kosmosie. Dla przykładu, gdybyście chcieli z naszej aktualnej, może nie galaktyki, ale z aktualnego Układu Gwiezdnego, w którym jest właśnie nasz 9, ja tak, mówiłem, że niby jest 8, ale dla mnie Pluton dalej jest planetą, więc mówię 9 planet, do innego takiego układu, to musicie z prędkością światła, co jest najważniejsze, ileś tam jednostek astronomicznych przebyć. Możecie też normalnie, ale normalnie zajmie wam to, no... dużo czasu. Bardzo dużo czasu. I dobra, lądujemy na planecie. O, od razu obok widzę, mamy jakieś rudy. To dobrze. Rozkładamy. Jest nasz mech. Ikar się nazywa. Tutaj tutoriale. To usuwamy. Dobra, jak tu się chodzi? Okej, okay, normalnie na wsadzie. Dobra, co tu jest? 6. Żył. Copper. Co to było? Copper. Prawym, dobra, recyklujmy to. Mamy jakieś kapsuły tutaj, widzę. O, to trochę będzie trwało, widzę. Oj, ciągnie energię. Okej, czyli shift i prawy to seria command. Dobra. Sporo tego poszło. Dobra. You receive several items after recycling the space capsule. Click the inventory button in the lower right corner of the screen. Dobra, pod E jest inwentarz. I co my tu mamy? Mamy paliwo, Hydrogen Fuel Road, czyli wodorowy pręt paliwowy. You can hold down mouse middle button drag to rotate the angle of view or slide the mouse wheel to zoom in. A, okej, okay. Czyli trzymam prawy i mogę obracać, czyli prawy trzymam kółko myszki, mogę obracać i zoomować. Ej, fajnie wygląda ten bocik. Taki Transformer trochę, tylko mocno ubogiej wersji. Dobra, tutaj co? Żyła żelaza. A miedź to był chyba koper. Dobra. Okej, okay, czyli pod to jest drzewko technologii, czy tam drzewko rozwoju. Dobra, sprawdźmy, co my tu jeszcze mamy. Sztaba żelaza. Magnes. Nie, magnet. Nie, no chyba magnes mi się wydaje. Albo coś w miarę podobnego. I sztabka
Sztabka miedzi. Dobra, wiem, że gdzieś jeszcze mam od mecha, pod C chyba? Tak. Zobaczmy. C armora, poproszę. Zobaczmy, co my tu mamy. Sprawdźmy. Klatę. No. Ale ja mogę tak pokolorować całego mecha. A to może w wolnym czasie się tym zajmę. Dobra, na razie to odpuszczę. Zobaczmy w... Na pewno nie będzie to komnata. W baku, najprościej mówiąc. W baku nie mamy paliwa. Widzę, w dżulach jest liczone, a w mega dżulach jest nasze paliwo. Czy ta nasza energia. I 80 kW możemy maksymalnie mieć. Tylko pytanie, czy to jest 80 kW dla mecha, czy ogółem? Core generation? Nie, dla mecha, okej. Okay. 6 metrów na sekundę, nieźle. I 1500 wytrzymałości. Okej, okay, ale będziemy tutaj z czymś walczyć, czy to jest... Czy to chodzi o ciśnienie? Okej, okay, tutaj coś widzę, jest... Jetpack chyba, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dobra. To chyba mogę wrzucić... ile to o, ile? Daj mi to. Chemiczne paliwo, energia... 54 megajoule. Nie, to tego na pewno nie będziemy teraz wykorzystywali. To jest za mocne. Dobra, na razie jedźmy z tutorialem, tak jak nas uczy gra. Ty. Ale fajny zachód słońca teraz mi się przytrafił. Dobra, a w sumie zobaczmy pod jednym guzikami, czy coś jeszcze jest. Pod Q? Pod Q nie ma nic. Pod W się ruszam, pod T jest inwentarz, pod R nic, pod T jest drzewko. O. Pod P. A, pod P są takie ogólne statystyki, widzę. Pod F coś jest? Jest, pod F jest replikator. Aha, czyli taki fabrykator trochę, chyba z tego co widzę. Dobra, pod G. Pod G jest poradnik. Pod H. A pod H nie wiem co jest, co tu będzie. Power grid. Aha, okej, okay, różne takie... Taka pomoc, powiedzmy. Dobra, w sumie ma to sens. Pod J nie ma nic, pod K nie ma nic. O, pod L mogę sobie włączyć światło. Fajne. Jest autosave, to mi się podoba. Okej, okay, pod C jest mech. Pod V jest mapa gwiezdna. Pięknie, to też chciałem zobaczyć. Sprawdźmy, jak to wygląda. Tylko chciałem to obrócić, jeśli można. Ale nie w taki sposób. No, jak to w poziomie obrócić, no? O, może tędy? A, pod N. Dobra. I pięknie. Zobaczmy, jak to wygląda. No, układ jest taki dość mały, bo są tu tylko trzy planety pod Słońcem. Okej. Okay. Silnik poziom drugi. Okej, okay, czyli od drugiego poziomu silnika będziemy mogli między planetami w tym układzie się przemieszczać. Ale to jeszcze daleko w przód. O, i jeszcze dodatkowo co? O, eksploracja nie uniwersum, tylko wszechświata poziomu drugiego jest potrzebna, żeby się dostać na te planety, widzę. Zobaczmy. Tutaj widzę mocno wieje, aż 160% na energię wiatrową. Tutaj widzę głównie słońce. Dobra. No okej, okay, to wygląda ładnie. A tutaj... O, tutaj jest inny układ gwiezdny. Sprawdźmy go. Aha, nie mogę sprawdzić, bo to jest tylko tak do obejrzenia. Mogę bardziej wycofać. I są nasze wszystkie te punkty. Tu jest czarna dziura. Sprawdźmy ją. A, też tylko taki punkcik. Dobra, no to wróćmy. Dobra, dalej pod B. Pod B jest budowanie, pod N nie ma nic w tej opcji, pod M jest mapa taka ogólna planety. In the planet view mode, you can hold down the middle mouse button drag, rotate the angle of view, and hold down the right mouse button.
Ok, czyli w mapach pod N lecimy na północ. Ok, czyli to przed chwilą to, co zrobiłem przed chwilą, czyli pod V, żeby wejść do tego trybu gwiezdnego, powiedzmy. Dobra, wróćmy na razie tutaj. Kurde, taka mocno zalana planeta nam się trafiła. Ale dobra, może znajdziemy tutaj, co jest nam potrzebne. O, patrzcie. Do tego układu potrzebujemy... Czyli lecielibyśmy 3,55 lat świetlnych. A to jest naprawdę sporo. Głównie przez nie czasu, tylko faktycznej drogi. Teraz nie pamiętam, ile to było dokładnie, ale wiem, że to jest naprawdę dużo. Dobra, lećmy w końcu dalej z tym tutorialem. Drzewko technologii. Elektromagnetyzm. Okej, muszę... magnetyczną cewkę stworzyć. Okej. 10 sztuk. No to aktywujmy to. No i dobra, widzę, że możemy to skrafcić. Okej, tutaj wybieram ile. Dobra, no zróbmy te... A, będzie 10 czy nie? Będzie, dobra. Okej, wykorzystaliśmy cały ten... całe to. Tutaj mamy z żelaza. Dobra. I dobra. Wybadaliśmy to. Odblokowaliśmy automatyczny mining. No wiadomo, zbiera rudę. Oczywiście ma ograniczoną pojemność. Okej. Warto by od razu transportować taki minerał do Smelting to jest wytapianie... do pieca. Ogólnie, do pieca. Automatycznie. I mamy co? Tutaj... O, dobra. Mamy turbinę wiatrową. Mamy wieżę Tesli, czyli coś, pewnie coś jak cewka Tesli, tylko no, na przesyłanie prądu. I... mining machine. Zobaczmy. Możesz teraz budować maszynę kopiącą. O, tutaj widzę, że jest ten. No. Dobra, wiem, jak obracać kamerę, tylko chciałbym to obracać też jeszcze w poziomie, a nie tylko dookoła siebie. Dobra, co mamy tutaj? Żelazo, kamień, węgiel. No, to myślę, w przyszłości będzie warto sobie ogarnąć, tak samo kamień. Dobra. Okej, ale zacznijmy od tego miejsca, bo tu jest taki fajny dostęp i do żelaza, i do miedzi. I to będzie taka nasza, no powiedzmy, baza alfa, która potem zostanie rozszerzona. Okej, więc też sam mogę generować energię. No, tylko sam generuję jej bardzo mało. Ale dobra. Dobra, zobaczmy dalej drzewko technologii. Matrix elektromagnetyczny. Upgrade'y? O, nice! Okej, co to jest? A, matrix elektromagnetyczny, dobra. Rdzeń mecha, więcej energii. Wymaga to sztabek. Buyout? Metadata, ono directly... Nie, dziękuję. Ja podziękuję. O, tutaj są co? A, są różne matrixy chyba. Aha, meta, że matrix. Elektromagnetyczny. Energii. Struktury. Metaversum, nie wiem. Grawitacji. I informacji. No dobra, sporo. Sześć różnych matrixów. Zakładam, że będą po kolei się one odblokowywały. A, metadane to są ogólnie. Dobra. Czy jest coś, co mogę teraz zrobić? O, co tu jest? Smelter. O, smelter przydałoby się od razu zrobić. Assembling. Matrix. Okej, to wymaga ode mnie circuit boarda. A to w sumie też. Made in assembler. O, dobra.
Czyli to się robi w assemblerze, wymaga sztabek. No to nie, no to trzeba iść najpierw do tego. Dobra, to tak. Najpierw... No to po kolei. Mogę? Mogę zakolejkować, pięknie. Czyli potrzebuję 20 boardów. 10 girów. No to to mogę skrawcić. Nie, potrzebuję 20 boardów, 10 takich. No dobra, trochę tego pójdzie. Okej. Okay. Pod jedynką mam ogólnie prąd. Mamy turbinę wiatrową. No to postawmy ją może w tym miejscu. To jaki dron fajny poleciał. Dobra, jest replikator. Dobra, weź mi to już wyłącz. Zobaczmy. O, widzę, za darmo dostałem jedną taką maszynkę. Jakie need resources, przecież... A, dobra, czekaj chwilę. You can use the R key to rotate the mining machine for covering more veins. The more veins covered, the faster the ores will be gathered. Dobra, dobra. If you want to ignore grid snapping, try holding down the shift key. Sprawdźmy. Dobra, mogę tak jakoś obrócić, czy nie bardzo? Mogę. Dobra. Starajmy się. O. 160 na minutę za przykrycie wszystkich. No to pięknie. Okej, nie ma prądu, ale temu się da zaradzić zaraz. One of your production facilities is not powered. You need to keep it within the power coverage area. Walnijmy to może w tym miejscu. Tak myślę, nie będzie przeszkadzało. You have done building the first power transmission facility, Tesla Tower. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Click on it to view the current power grid information. Nie wiem, jak do tego szybkiego wejść, ale dobra, nieważne. Okej, jak to wygląda? Tutaj... Dobra, zobaczmy, jaka to jest maksymalna pojemność. Okej, przy 50 już chyba troszeczkę zwolniło, tak mi się wydaje. Ale dobra, weźmy te. Tak, dobra. Czyli 50 to jest chyba maksymalne, tak mi się wydaje. No dobra. Walnąłbym sobie jeszcze takie jedno takie. Zobaczmy, co potrzebuję, żeby to wykrawcić. Tutaj. O, troszkę. Okej, giry i tak dalej. Dobra, walimy sobie jedno. Dobra, widzę, że kolejkuje mi po kolei wszystko, co się... co jest wymagane. No okej. Okay. I mamy jedną koparkę. I tu ją od razu postawimy. Nie. Dwójka i F1. Dobra, poproszę mi... Poproszę tutaj... Aha, dobra, czyli samo R to jest obracanie takie do siatki, a Shift R to jest obracanie jakie się chce. No tu też zakryjmy... Nie, nie, nie. Zakryjmy wszystkie 6. Pięknie. A, nie ma prądu. Dobra, to zbudujmy więcej turbin wiatrowych, bo pewnie jedna tu będzie raczej za mało. Dobra, dwie. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj po kolei będzie robiło. I teraz było tam 30 coś sekund, żeby obie... No tak, bo musi po kolei skraftować wszystko. Okej, okay, czyli... Note to self, warto mieć zawsze te podstawowe materiały przy sobie już gotowe, żeby nie robić tego z rudy. Dobra, to postawmy tutaj bliżej te kolejne rudy. Dobra, mam już obie turbiny, pięknie. Boże, rudy. Te kolejne turbiny właśnie. Too close. Dobra, widzę, że są i pokazuje. No to jedna w tym miejscu, druga w tym miejscu. I teraz potrzebowalibyśmy jeszcze tego, ale tego chyba... Oj, nie stać mnie. A, potrzebuję... Ajajaj, potrzebuję tego. Dobra, to... Mogę to sam przeorać? Może? Dobra,
Wait a minute. Dobra, wróciłem. Boli mnie tylko, że nie mogę sobie ustawić automatycznego zbierania. Albo wiesz, że sobie tutaj stoję i tu ile? Tak, 50 to jest maksymalnie. No, ale tak bym się stał, to by się nazbierało i bym teraz mógł nakrafcić sobie pozostałych rzeczy. Ale wiadomo, dla was to jest... No, dla mnie to było 12 minut. Dla was... Dla was to jest ledwo setna cięcia, czy coś takiego. Dobra, to mamy tak, mamy to, ale no myślę, że to warto przynajmniej zrobić. Dobra, circuit boardy to potrzebuję tego, no ale żeby zrobić to, to muszę najpierw zasilić tamto drugie, czyli potrzebuję wieżę Tesli, a do tego dwa takie, jedno takie. No dobra, ile? Tego mam nic. No to zrobimy tego... A mogę to? Nie mogę tak wpisać. Okej, 10 maksymalnie. No to zróbmy tego 10 albo 20. Tutaj potrzebuję tego. No dobra. Jak to już wygląda w tym miejscu? To już ma full, czyli to się momentalnie po prostu stakuje. Dobra, mogę to sam przedrylować, czy nie bardzo? Mogę, dobra. Okej, okay, to niech się dryluje. Dobra, 10. To jest ile? Dwa takie, jedno takie, a tu jeden. Okej, okay, czyli na 10 żelaza potrzebuję 5 tego. Okej, okay, to myślę, że 20 sztuk to będzie na razie w porządku. Dobra. Znaczy 20, już 30 właściwie. O, paliwo roślinne, a spoko, dobra. Okej, okay, czyli mamy tutaj tę serię komend. Dobra, i zobaczmy. Czy ja mogę to wrzucić tutaj? O, tutaj trochę kamienia. Sprawdźmy. Mogę, okej, okay, no to wrzućmy. Żeby nie zajmowało miejsca. Dobra, muszę tutaj podejść, żeby to sobie zgarniać. O, przepraszam. Postaram się to wyciąć. Dobra. Okej, okay, czyli 100 rudy to jest maksymalny stack. Dobra, replikator proszę. W sumie, nie, tutaj budynek. Dobra. Na razie jedną. Chcę wiedzieć, jaki to ma zasięg. Już. Okej, okay, to jeszcze jedna. Jest mi potrzebna. Dobra, przestań mi to już budować. No i okej, okay, jeszcze teraz ta jedna. I... No nie, F1, nie jeden. Okej, okay, myślę tak tutaj. I cyk. Mamy zasilanie w obu. Dobrze, by było teraz fajnie jakiś magazyn na to zrobić. A właśnie, a propos magazynu, jest to jakiś magazyn? Oczyszczanie podczas... O! Zbieranie energii. To będzie dobre. O, tu jeszcze jest coś niżej! O kurde, ty nie zauważyłem tego. Okej, tu potrzebuję matrixów. Tutaj też matrixów i tu też potrzebuję matrixów, czyli to sobie na razie poczeka. O, jest! Basic Logistics System. O, poproszę. Są. To jest co? Tak, to jest magazyn. Sortownik? Może? Albo po prostu takie zabieranie z taśmy na ten. Do budynku. I jest taśmociąg. Dobra. NQOE. Mogę to dać jako... Nie, tego tak nie mogę przesuwać. Kurde. No dobra. No to czas sobie pokrafcić tych pozostałych rzeczy, żeby po kolei to szło do przodu. Czyli teraz, czyli tak, tego potrzebowałem chyba 20, co nie? A, 30 już. Okej. Okay. 30 pod F. A na jedno potrzebę... O, mogę 28 już zrobić. Dobra, no to zróbmy ile się da na razie. Okej, okay, jeszcze dwie sztabki. To poproszę stąd
te rude. Tak, tak, tak. O! O. Ty, ej, ale to fajnie wygląda. Jak taki dysk po prostu, jak takie lutowanie na dysku. Nie wiem, kto na to wpadł, ale ładne. Dobra, to tutaj jeszcze... Nie, tutaj, nie. Nie, tak, tutaj, dobra. Po prostu muszę wybrać. To tu jeszcze potrzebujemy... nie tu. Tu jeszcze potrzebujemy dwóch. Żeby było na równi. Teraz tego potrzebuję jeszcze 8. To niech będzie. Tego potrzebowałem 10, z tego co kojarzę. A to czego wymagało? Też tego, czyli 20 potrzebuję. Tych. No to od razu niech będzie 20. Okej, okay, to się będzie trochę robić, no to ja wracam, jak to się już zrobi. Albo jak któryś z tych pójdzie do przodu. Dobra, już jestem z powrotem. Za chwilę będzie koniec badania przetapiania. Pięknie. Automatyczna metalurgia. Odblokowałeś piec przetapiający. No, on troszkę wymaga rzeczy. I jeszcze odblokowaliśmy szkło, ale szkło sobie na razie jeszcze poczeka, bo raczej go nie będę póki co potrzebował. Ok, za chwilę też się assemblery odblokują, to pięknie, to bardzo ładnie. I odblokuje się też nasz system logistyczny. Trochę żałuję, że go najpierw nie zrobiłem, no ale niestety. W sensie musiałbym pewnie to wszystko anulować i ustawić jeszcze raz, no ale po co? Dobra, assembler też se poczeka. Jak to wygląda z paliwem? No już się skończyło. To jest kamień, drewno... No, w ostateczności użyję tego... O, dostałem w ogóle trzy przetapniki dostałem z Afryki, jak miło. Okej. Okay. Ja w ogóle tu mam 30 jeszcze tych circuit boardów, dlaczego? Okej, okay, 20 pasów i 5 tych dostałem. A... Ej, poważnie? A czemu magazynu nie dostałem jakiegoś? Halo. Received the sorter and the conveyor belt, which can achieve full automation now. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine, and the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. Dobra, dzięki. Czyli tutaj potrzebuję teraz dwa magazyny. Okej, okay, a na magazyn potrzebuję kamiennych cegieł, które robią się z kamienia. No dobra, kamień akurat będzie... Co? Czemu? No jeden kamień na jedną ta... A, dobra, bo mi brakuje jednego kamienia. Dobra, no to se przedrylujemy sobie jakiś kamyczek i będziemy mieli. Proszę. Na 3 mnie stać. No to walimy sobie 3. O Boże, i to się znowu będzie tak przytapiało. Naprawdę, walnięcie tych smelterów to jest, myślę, bardzo dobra rzecz. Okej, okay, ale już mamy pasy, to myślę powinno nam spokojnie teraz wystarczyć. Dobra, to zróbmy tak. O! O! A, dobra, dotąd maksymalnie będę mógł. Okej, okay, to zróbmy to... Dobra, to w miarę równo. Dobra, to zróbmy to w tym miejscu. I tak, tu postawimy magazyn. Ten jeden. W sumie właśnie zrobiły się już może te magazyny? Zrobiły się, pięknie. To tu postawimy jeden magazyn. Tu obok postawimy drugi magazyn. Okej, okay, tu potrzebuję gira i z dwóch tak jednego takiego robię trzy takie. Okej, okay, no to zróbmy tego na start, ile się da. O Jezus, aż 3 minuty! No pięknie, to żem się załatwił. Też oczywiście nie spojrzałem dokładnie, co się będzie robiło. I okej, okay, to już się powoli, widzę, tutaj będzie zbierało. Czekaj, gdzie to będzie? Pod trójką? Tak, trójką. F4. Dobra, sortery są używane, żeby transportować ładunek z jednego budynku do drugiego. A, spada mi zasilanie. Dobra, czekaj. Tak, deplete fuel, ale ja bym chciał tylko jeden wziąć. O, pięknie. Cyk. Bo na razie jeden mi wystarczy. Dobra, jeszcze raz te sortery, proszę.
ładunek z jednego budynku do drugiego, kliknij budynek A, potem budynek B, aby dokończyć połączenie. Dobra, a czekaj, czy co tu? Aha, dobra, to jest na wyjście, czyli z pasem, pas, do. Dobra, czyli taśma, magazyn, żeby to połączyć. Dobra, teraz weźmy, skraftujmy sobie to połączenie. Tutaj. Jeszcze trochę. Jeszcze? Kurde. O, właśnie, tak mi to obróć. Dobra, tutaj jeszcze jedno i tutaj. Dobra. I teraz potrzebuję sortera. O jest. A nie, dobra, to jeszcze dron nie poleciał po prostu z tym. Dobra, to niech leci tutaj i tu będzie magazyn na miedź właśnie. Dobra, znowu mi się energia kończy, no to... A dobra, wrzućmy oba. Już trudno się mówi. Okej, okay, i już lecą, napełniają się powoli magazyny. Tu już mam 101, a tu, no, troszkę to leci. Ale przynajmniej nie będą się już gnieździły w tych koparkach naszych. No dobra, jak to teraz wygląda? Bo mamy teraz tak, pod piątką. Mam 3 takie i 1 taki. Dobra, potrzebowałbym zrobić sobie automatyzację. Może jeszcze nie pasów, ale co najmniej potrzebowałbym zrobić sobie jeszcze dodatkowo. O, tutaj co? A, energia cieplna. Dobra, ale nie. Nic dalej, bo tu wszędzie potrzebuję dalej tych matrixów, a matrixy są do zrobienia tutaj. Mógłbym to już zrobić, ale to pewnie ciągnie masę energii. Tak więc... No... Chociaż nie mogę to zbadać, ale nie muszę tego wykorzystywać przecież, prawda? Dobra, tutaj... O, no, to już wszędzie dalej potrzebuję pewnie matrixy. Dokładnie. Dobra, no to... Na razie to wystarczy. Tutaj potrzebuję jeszcze... jednej sztuki. O, dwie sztuki wytwarzam. Dobra, to... Weźmy sobie... O, tego całe... Dobra, wystarczy 6 sztuk w sumie. Dobra, tutaj... Tu weźmy sobie... A, zróbmy maksymalnie, to 6 sztuk. Dobra. Potrzebuję jakiejś automatyzacji teraz. Tak, automatyzacja, dziękuję. Kamień milowy, kolejny. Taki będzie, myślę, fajny taki odcinek, troszeczkę dłuższy na start, do wykorzystania, mam wrażenie. Okej. Okay. I Matrix elektromagnetyczny jest complete. O, i już mi się skończyły te pręty paliwowe. Dobra, tu się powoli wszystko magazynuje. Potrzebuję w sumie więcej tych magazynów. Bo teraz tak... No, na same magazyny i tak dalej to nie będę robił takiej automatyzacji, no bo to będzie trochę bez sensu. Bo raczej nie będę miał aż tyle tych wszystkich koparek i tak dalej. Tak. Mogę teraz budować smelter, wiem, ale smelterów już mam. Mam też assemblery. Dobra. Co ja takiego potrzebuję? Póki co. Pokaż mi assembler. Buildings. Tesla Tower. Dobra, no ingoty to jest osobna kwestia, ale potrzebuję te takie magnetyczne cewki. A tutaj potrzebuję 2 takie i 1 taki. A jeden taki to jest jedno żelazo. Czyli na jedno takie schodzi mi 2 żelaza i 1 miedzi. I to jest gdzie? W smelterze, czyli i na to schodzi mi 1 smelter. No dobra. Na to schodzi assembler. Ale też 1 smelter, żeby robić ingoty. Kurde, mam nadzieję, że nie słychać tego, jak tak lekko obijam ręką mikrofon. Bo to by było trochę nieprzyjemne dla ucha. I niefortunne dla mnie. Gdyby tak było. No dobra. A co czego wymagają te? Żelaza i cegieł. No cegły mogę robić z kamienia, ale najpierw muszę tego kamienia sobie troszeczkę nadrylować. No to na razie sobie zredukuję całość
tutaj tych pomniejszych kamyczków i tych troszeczkę większych. A dobra, wiecie co? O, tytan, silikon. Ciekawe. Co też można wyciągnąć z zwykłych takich rzeczy? Dobra, też myślę, że przydałby mi się też taki magazyn. Chyba powinien jeszcze jeden mieć. Tak. Jeden taki magazyn, takie, na razie taki śmietnik, na byle co. O, shift i lewy, aby skopiować budynek z budowlą. I to całe? Tak, i to całe razem z tym. A, to ładne. Dobra. Dobra, otwórz mi na razie to. Mogę tego szybko przerzucić? Mogę, z kontrolem, dobra. To te dwa na razie tutaj, bo to jest mi niepotrzebne totalnie. Okej, czyli tak, to będzie śmietnik póki co. Mogę to jakoś nazwać, czy nie bardzo? Nie, chyba nie mogę. Szkoda. No ale mówi się trudno. A nie, to jest... O dobra, to jest, że pod prawem mogę wyjść z tej konstrukcji. Dobra. Jeszcze z tego konstruowania. Tutaj 500, tutaj... No, lekko w plecy. No ale to przez to, że wyciągnąłem sobie z tego trochę więcej. Dobra. Myślę, że na taki pierwszy odcinek z tego to może być nawet okej. Ja co tego siądę poza nagraniem, jakoś to sobie zaplanuję, jak to tak fajnie wykorzystać. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym to zobaczycie progres tegoż, co sobie wykreowałem. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Z Dyson Sphere Program. Cześć!